Mateusz Kaniowski, MMA.pl. Raz ze mną Sylwester Miller. Ostatni raz widzieliśmy się po walce z Patrykiem Surdynem. Czy ten koszmar już odszedł, czy jeszcze sam go wspominasz? Witam. Koszmar, no... W głowie zawsze będzie jakieś tam wspomnienie nie takie, jakbym chciał, ale ja zapominam, jutro wychodzę, robię swoje i pokazuję to, na co mnie stać. I chcesz rewanżu? Oczywiście, że tak. Dawid Pasternak jest podobnie ciężkim rywalem? Czy podobnie? Nie wiem. Okaże się jutro, tak? Jest bardzo dobrym, doświadczonym zawodnikiem przekrojowym. Spodziewamy się wszystkiego po nim, tak naprawdę. Nie nastawiamy się na jedną płaszczyznę i jutro się okaże. Myślę, że kibice spodziewają się po waszej walce fajerwerków i to ogromnych. Ja chcę te fajerwerki pokazać jutro w klatce. No właśnie, to jakie jest nastawienie na tę walkę? Co byś dokładnie chciał pokazać? Nie chodzi mi o taktykę, tylko tak ogólnie, żeby zachęcić kibiców. Co bym chciał pokazać? Chciałbym pokazać wszystko to, co nie pokazałem na walce z Patrykiem i to, jak się rozwinąłem w przeciągu ostatniego roku. A dokładnie jak się rozwinąłeś? Myślę, że w każdej płaszczyźnie jestem lepszy. Trenuję cały czas w Berkut WCA Fight Team, doszkalam się na Legii i moje umiejętności wydaje mi się, że są coraz lepsze i z taką ekipą, jaką mam, to naprawdę nie może być inaczej. Kondycyjnie stoisz tak jak wcześniej? Tak, myślę, że wiadomo, mogę mówić, że jest super i ten jutro jest jeden dzień, tak, jest ten dzień i może być różnie, tak, ale myślę, że z tym nie będzie problemu. Bo nie wiem, czy wiesz, na temat twojej kondycji krążą legendy w polskim MMA. O to nie wiem. O to ja zawsze słyszę, że ty możesz walczyć 5 rund, 25 minut i dalej nawet po tobie nie widać, że walczyłeś. Lubię walczyć długo, w sensie może niedługo. Nie jest to dla mnie problem, tak? Przewalczyć 3-5 rund. Im dłużej to trwa, im bardziej widzę, że rywal jest zniesmaczony tym, że musi wychodzić do następnej rywal czy sparring partner do następnej rundy i widzę w oczach, że już im się nie chce, a ja tak naprawdę się dopiero rozkręcam i wrzucam kolejny bieg. Tak naprawdę. Jak zrobić takie cardio? Zdradzić tajemnicę wszystkim? Wydaje mi się, że to albo się ma, albo się tego nie ma. Można trochę poprawić. To tak jak szybkością. Albo się ją ma, albo można ją trochę poprawić, ale nigdy się nie będzie nagle hegemonem szybkości, bo się będzie stosowało trening, jak nie wiem, Usain Bolt. Tak. Ale katujesz to cardio tak cały czas sukcesywnie, czy na czym to polega? Jestem ciekawy tajemnicy tego sukcesu. Po prostu jestem cały czas w treningu. Utrzymuję cały czas formę, tak? U mnie tylko forma jest wagowa, jest słaba, bo lubię jeść, ale jeżeli chodzi o trening, cały czas trenuję i podtrzymuję to wszystko. Nie jest tak, że teraz pójdę w melanż, tak? I po walce i nie będzie mnie 2 miesiące na macie i dopiero się obudzę gdzieś tam i będzie i od nowa. Nie, ja cały czas trenuję i to tak jakby dopracowywuję. Słuchaj, to skoro ty masz taką kondycję, to może trzeba byłoby tak układać taktykę, żeby po prostu wjeżdżać od razu z całej siły, jak najszybciej, jak najmocniej w pojedynki. Bez żadnego zatrzymywania się, żeby jak najszybciej wypompować rywala. Skoro mówisz, że masz takie zapasy, że kończy się pojedynek, a ty dalej, wiesz, nie czujesz się zmęczony. No z tym jest różnie. Borys Mańkowski z Normanem Parkiem... No ale podobno tobie to nie grozi. No nie wiem, to jest różnie. Dzień, wszystko może się na to złożyć. I jest jakaś to metoda, na pewno. Można czas kiedyś spróbować, może, nie mówię nie. To ja życzę przede wszystkim kibicom, żeby jutro zostało to spróbowane, bo to byłaby ciekawa walka. Dzięki, wielkie powodzenia. Dzięki również. Thank you.